Z kolędą na ustach i w koronach na głowie Tarnobrzeżanie po raz czwarty przemaszerowali ulicami miasta, by oddać pokłon Bożej Rodzinie. Czwarty tarnobrzeski orszak Trzech Króli za nami. Tarnobrzeżanie po raz kolejny mieli okazję wspólnie obchodzić Święto Objawienia Pańskiego. Czwarty w historii naszego miasta orszak Trzech Króli zgromadził wiernych z czterech tarnobrzeskich kościołów. Mieszkańcy przemaszerowali ulicami miasta, by w samo południe spotkać się na tarnobrzeskim rynku, wspólnie oddać pokłon Bożej Rodzinie i zaśpiewać kolędy. Kultywując tradycję, dzisiaj spotykamy się na rynku tarnobrzeskim, by objawić swoją radość z narodzenia Pańskiego, by powierzyć Bogu wszystkie nasze sprawy dnia codziennego i prosić o błogosławieństwo na nowy 2015 rok. Od 3 lat przyjęliśmy w Tarnobrzegu taką formę gwieździstego orszaku, ponieważ chcieliśmy, żeby jak najwięcej osób wzięło udział w orszaku. I dlatego z każdej parafii, nawet z 4 parafii, ponieważ ze świętej Barbary, z Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z Chrystusa Króla oraz z Miłosierdzia Bożego wyruszyły 4 orszaki, z tym, że króli było 3 i wszyscy spotkaliśmy się na naszym tarnobrzeskim rynku. Organizowany po raz czwarty, a z roku na rok, cieszy się coraz większą popularnością. Orszak Trzech Króli to wydarzenie, które co roku przyciąga wielu tarnobrzeżan, zarówno tych starszych, jak i tych młodszych. No właśnie, to już jest 4. orszak. Z każdym rokiem jest coraz więcej osób. Widać, że ta inicjatywa, te orszaki przyjęły się nie tylko w Polsce, ale i w Tarnobrzegu. Dzisiaj mieliśmy piękną pogodę, troszkę zimno, ale to jest urok zimy. I ludzi też było coraz więcej niż w tamtym roku. Stąd wydaje się, że po prostu ludzie chcą czegoś takiego w Tarnobrzegu. No a to jest jak najbardziej pokazuje właśnie wiarę Tarnobrzega. Mimo zimowej pogody i ujemnej temperatury na placu Bartosza Głowackiego atmosfera była gorąca. Wszyscy wspólnie kolędowali. Słychać było okrzyki radości i uniesienia. Wszystko dla narodzonego Jezusa. Widać było, jak te okrzyki, które tutaj były, które padały, to ludzie po prostu wypowiadali uśmiechnięci, radośni. To wyglądało, że to wypowiadają z serca. Tak samo w tych wszystkich orszakach, które szły z tych 4 stron Tarnobrzega, było naprawdę nas dużo. I ludzie nie szli tak jak na pogrzebie, ale w takiej pełnej radości z tego, że idą dla Jezusa i że idą z Jezusem. Z głębi serca popłynęły również datki na cele charytatywne. Podczas orszaku można było kupić słodką przekąskę, a wszystkie zabrane pieniądze trafiły do Piotrusia i Karolka. Ludzkie serca otworzyły się na potrzeby innych, a ponad 600 przygotowanych ciastek zniknęło w mgnieniu oka. Te ciasteczka to tradycyjne szczodroki. Kto nie zakupił, no tego strata, bo dostać szczodroka wróży pomyślność na cały nadchodzący rok. A nasza prośba była, aby otworzyć serca dla potrzebujących poprzez złożenie wolnego datku za te ciasteczka. Zbieraliśmy na dwoje małe dzieci, Piotrusia i Karolka, którzy potrzebują rehabilitacji. I właśnie taki portal internetowy Dolina Smaku EU, panie z tego portalu, zobowiązały się, zaofiarowały pomoc w wypieku szczodroków. I te szczodroki dzisiaj, było ich 700, poszły szybko, że zabrakło. Także to też pokazuje, że ludzie nie tylko chcą dać serca, ale też chcą dać coś z serca i takie inicjatywy są jak najbardziej dobre. 4. orszak Trzech Króli był dla jego organizatorów bardzo udany. Wsparcie i zainteresowanie mieszkańców, jak sami mówią, dodaje im siły do dalszego działania. A konkret na kolejny rok jest 1. Orszak na pewno będzie. Być może w zmienionej formie, być może pojawią się nowe atrakcje, jednak już dziś mieszkańcy Tarnobrzega mogą przygotować się na kolejną dawkę uroczystego świętowania.